Cześć, witam Was na kanale Kapitan Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku chciałabym się zająć testami wody. Przede wszystkim chciałabym porozmawiać z Wami o tym, kiedy należy taką wodę testować, jak często, jakich testów używać. Jak zwykle zdania są podzielone, jak w każdej kwestii właściwie związanej z złotymi rybkami, z wylątkami. A dlatego, że są zarówno zwolennicy zupełnego nietestowania wody i obserwowania zachowania ryb, jak i zwolennicy tego, żeby testować wodę przynajmniej raz w tygodniu, żeby wiedzieć, na czym się stoi. A ja należę do drugiej grupy, dlatego że dla własnego komfortu psychicznego sprawdzam, jakie są parametry wody. Zwłaszcza na początku działania tego akwarium sprawdzałam dosyć często, bo chciałam wiedzieć, jak układa się mój cykl. No i w tej chwili na pewno już mogę powiedzieć, że póki co moje akwarium jest dobrze przecyklowane. Parametry wody są stabilne. Ważnym wyznacznikiem tego, kiedy należy zrobić test, jest zachowanie ryb. W jaki sposób pływają, czy są osowiałe, czy ewentualnie biorą powietrze z góry, z powierzchni akwarium. Także to jest ważny wyznacznik, kiedy należy zrobić test. Jeśli w ogóle mamy jakikolwiek problem z rybą, zawsze test to jest podstawa, żeby wiedzieć, w którą stronę ewentualnie iść i co może powodować dane zachowanie ryby. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnych testów. Tańsze, droższe, paskowe, wodne, a także nawet takie tabletkowe, że do fiolki wrzuca się tabletkę i ma się wynik. Nie testują wszystkiego. Ja dzisiaj przygotowałam dwa różne rodzaje testów. Oba są z tej samej firmy, to jest firma API. Mamy testy paskowe i test wodny. Oba mają wady i zalety. I zaraz się dowiemy, które są bardziej dokładne i które są bardziej przydatne, jeśli chodzi o welonki, czyli złote rybki. Zaczniemy od testów paskowych. Ich zaletami na pewno jest cena, są dużo tańsze. Mierzą 5 parametrów na raz, natomiast nas interesują tylko 3 ostatnie parametry, czyli pH, azotyny i azotany. Tutaj te dwa pierwsze są związane z twardością wody. Następną zaletą jest to, że są bardzo szybkie. Wynik otrzymujemy prawie natychmiastowo, na azotyny i azotany trzeba poczekać około 30 sekund. Możemy wykonać taki test i zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, czy kamera będzie łapać. Się staram nie ruszać. Zanurzamy go w wodzie akwarium, trzymamy kilka sekund, ale ważne jest to, żeby go nie otrzepywać. Jak się otrzepuje, może się zdarzyć, że te barwniki, które tutaj są w środku, te się rozmyją i sfałszują wynik. Nas, tak jak mówiłam, interesują te 3 ostatnie, albo pierwsze, z jakiej strony patrzymy, ostatnie pola. Tutaj jest pH, azotyny i azotany. W ogóle, zanim czekam na 30 sekund, to Wam jeszcze opowiem, jakie są idealne parametry dla złotych rybek. Oczywiście celujemy w amoniak 0. Tutaj te testy niestety nie pokazują amoniaku. Azotyny na poziomie również 0. Pamiętamy, że one są równie toksyczne, prawie równie toksyczne jak amoniak. Azotany mogą być do 20 tutaj w tej skali. Co jeszcze pH? Złote rybki najlepiej odnajdują się w pH 7,2 do 7,6. Natomiast jeśli ktoś ma utrzymujące się dłużej, wyższe pH w granicach nawet 8, ale jest ono na poziomie stabilnym, jest to na pewno lepsze dla kondycji ryb niż sztuczne obniżanie tego pH i ciągłe manipulowanie, bo jednak stabilność jest ważniejsza niż idealny, równy wynik pH. Jeśli ktoś z kolei ma za niskie pH, to takich kilka rad, co można z tym zrobić. Można do filtra użyć pokroszonego korala albo muszelek, nawet nie do filtra, ale też do substratu. Jeśli ktoś nie ma takich rzeczy pod ręką, to nawet skorupka jajka pokruszona może być i powinno to wprowadzić troszeczkę wyższe pH. Tak jak widzicie, test pH mogłam czytać od razu. Nie zmieniło się za bardzo. Wykazuje tutaj, są dwie rubryki pH. Jest do wody słonej i do wody świeżej. Patrzymy oczywiście na wodę słoną i wychodzi mi między 6 a 6,5. To czyli niskie. Jednak te testy znane są z tego, że pokazują pH nieadekwatnie do tego, jaki jest stan faktyczny, więc na razie się tym nie przejmuję, ale to pokazuje, że mniej więcej coś takiego wyszło, no może bliżej 6,5, ale na pewno nie 7. Oczywiście azotyny wyszły 0 i azotany, ciężko powiedzieć, między 0 a 20, coś w okolicach może 10, na pewno nie 20, no tak między 0 a 20. To jest nasz test paskowy.
Ogólnie takie rzeczy ostatnio podczas naszego lockdownu, czyli zamknięcia w domu, zamawiam przez Amazon. Odkryłam Amazon po raz kolejny, dlatego że mają właściwie wszystko to, co potrzebuję i to, czego nawet nie ma w lokalnych sklepach. Ostatnio właśnie usilnie poszukiwałam jedzenia żelowego i tylko na Amazonie znalazłam. Także jeśli ktoś chciałby, był zainteresowany, to mogę podlinkować ewentualnie te produkty, których polecam i póki co się sprawdzają. Te testy znalazłam też na Allegro, ale wydaje mi się, że były trochę droższe jak na Amazonie, nie jestem pewna jak teraz stoi złotówka do euro. I teraz tak, robimy test ten wodny. W tym teście wodnym należy, czy w ogóle, zanim zaczniemy wszelkie te testy i w ogóle jakąkolwiek pracę z akwarium, musimy pamiętać o higienie. Mycie rąk to jest podstawa, żeby nie mieszać. Zwłaszcza jeśli na przykład robimy coś przy dwóch akwariach w tym samym czasie, najlepiej, żeby każde akwarium miało swój sprzęt, na przykład swoje siatki i tak dalej. No ale właśnie tutaj po każdym użyciu takich fiolek należy je starannie przepłukać. Ręce oczywiście też powinny być czyste, zwłaszcza jeśli ktoś używa jakichś kremów do rąk i tak dalej. No i tak, każdą z tych fiolek napełnię. Tutaj jest taka kreseczka i napełnia się 5 ml. Sobie napełnię i zaraz wracam. Będzie przyspieszone tempo. Mam napełnione. Zanim zacznę, jakie są wady i zalety tego testu? Zalety są takie, że na pewno jest bardziej dokładny. Natomiast wady, każdy test trzeba wykonać zgodnie z instrukcją. Tutaj jest założona do tego testu instrukcja. Wprawdzie nie ma jej w języku polskim. Jest angielski, francuski, hiszpański i chyba chiński. Na drugiej stronie tutaj jest oczywiście nazwa, a tutaj jest tabela, wykres tego, co będziemy testować i porównujemy. Po prostu nasz odczyt powinien, jeśli się wahamy, to trzeba jakiś najbardziej zbliżony kolor wybrać, to jeszcze o tym będę mówić. Natomiast tutaj nie wszystkie wyniki są od razu. Niektóre testy składają się aż z dwóch butelek. Trzeba bardzo starannie czytać instrukcję, bo każdy test wykonuje się inaczej i zaniedbanie jakiegoś kroku może skutkować w tym, że wynik nam wyjdzie niedokładny. No więc tak, pierwsza rzecz, która jest ważna, trzeba trafić idealnie w te 5 ml. Najpierw testujemy pH. Bazując na tym, że tutaj wyszło nam około 6-6,5, wezmę sobie to mniejsze pH, mniejszego zakresu. Ten pierwszy, bo tutaj są dwa rodzaje pH, a dalej tylko 4 fiolki. Pierwsze jest od 6 do 7,6, czyli według tego testu powinniśmy się gdzieś tutaj mieścić na żółtym okienku. Natomiast jeśli ktoś ma wyższe pH, czyli bardziej zasadowe, to tutaj jest jeszcze od 7,4 do 8,8. Możemy potem przeprowadzić taki test później, jeśli nam wyjdzie wyższe niż 7,6. Mamy amoniak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważne, azotyny i azotan. A więc tak, zaczynamy od testowania pH. Kupam sobie buteleczki. I testowanie pH jest dosyć proste, bo nie wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania ani specjalnego mieszania. Niektóre wymagają mieszania butelek albo wstrząsania fiolkami. Do pH tutaj mamy liczbę kropli, którą należy dodać, więc do pH dodajemy 3 krople. Ważne, żeby trzymać tą fiolkę pionowo. Raz, dwa, trzy. Zakręcam. Mieszam. Teraz robimy amoniak. Amoniak składa się z dwóch testów. Butelka numer 1, butelka numer 2 są tutaj opisane. Obie butelki 8 kropli. Też nie ma żadnych większych kroków typu specjalne mieszanie i tak dalej. Więc możemy puścić tutaj 8 kropli. Raz. I robimy druga butelka, również 8 kropli, tutaj jest napisane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mieszam. Trzeba poczekać na wynik. Możemy się zająć azotynami. Teraz azotyny, czyli NO2. Szukamy, do tego jest jedna butelka. 5 kropli. Ważne jest to, żeby po wpuszczeniu tych kropli trzeba potrząsnąć zamieszać tą fiolką na 30 sekund. Ważne jest to, żeby po wpuszczeniu 5 kropli 5 sekund pomieszać i czeka się znowu kilka minut, 5 minut na
wynik ostateczny. Czyli wpuszczamy 5 kropli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest. I teraz najtrudniejsze, azotany. Azotany mają dwie butelki. Obie butelki dodaje się po 10 kropli. Natomiast ważne jest to, żeby przed użyciem butelki numer 2 mocno ją wstrząsnąć przez 30 sekund. Na razie jesteśmy na butelce numer 1. 10 kropli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Polecają zamknąć i przemieszać. I teraz tak, doradzają tą butelkę numer 2 przez 30 sekund mocno wstrząsać i piszą o tym tłustym drukiem, mówiąc, że jeśli się tego nie zrobi, wynik testu może być niedokładny. Dajemy 10 kropli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz znowu ważny krok. Trzeba to mieszać przez minutę. I na wynik czekamy 5 minut. Odczekałam 5 minut. Jak widzicie, pH wyszło mi w granicach 7,72. Nie wiem, czy dobrze kamera pokaże kolor, ale tutaj jest najbardziej zbliżony do tego 7,2, czyli jesteśmy mniej więcej w bezpiecznym układzie pH. Tutaj nam wyszło na testach paskowych 6,6,5, więc różnica jest bardzo duża. Według tych testów paskowych mam środowisko kwaśne, tutaj wychodzi już zasadowe, także jak widzicie, tutaj jest największa rozbieżność. Amoniak wyszedł mi 0 i do takiego amoniaku dążymy. Azotyny wyszły mi też 0, czyli to jest optymalny wynik. Natomiast nasze azotany mogą być aż do 20, więc tutaj jeszcze jest w miarę bezpieczne. Oczywiście im są na tym poziomie 5-10, to jest ok. Jeśli wyjdzie 0, to też może być bardzo podejrzane. Może okazać się, że nasz cykl nie działa najlepiej. Mnie wyszło około po 5 jednostek, a więc jest całkiem w porządku. Jakie mam wnioski z tego? Przede wszystkim największe wahania są w pH. Po drugie, to są testy, które pokazują wszystkie te wartości, które są dla nas ważne. Po trzecie, faktycznie, jak widzicie, oczekiwanie, mieszanie i wszystkie te kroki na pewno pierwszych kilka, nawet kilkanaście razy należy wykonać z instrukcją, bo można się łatwo pogubić i pomylić, przy którym teście, jakie kroki należy wykonać. Kiedy testować? Tak jak mówiłam, kiedy ryby zachowują się dziwnie, ale na początku naszej przygody z akwarystyką w miarę często, żeby wyłapać wszelkie nieprawidłowości i ewentualnie wiedzieć, jak je korygować. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, to jak zwykle proszę o lajki, subskrypcje i podawanie dalej.